Ja myślę, że ostatnie kilkanaście lat trochę nasz naród uruchomiło fizycznie, ale daleko nam jeszcze do Czechów, nie mówiąc o Skandynawii czy Holandii, gdzie ta liczba oscyluje w granicach 75% nawet, którzy wydają cokolwiek na sport. Mówię o Szwecji, o Holandii, Belgii, Norwegii, Finlandii, nawet niektórych dochodzi do 90%, a u nas jeszcze niedawno była tylko 10%. To zupełnie było dramatyczne. Jeżeli marzymy o tym, żeby osiągnąć średnią wieku Skandynawii na przykład, no to musimy to diametralnie zmienić. Nie wiem, czy wie pan i państwo, że na przykład w Danii istnieje coś takiego, że pan jako emeryt, jeśli uprawia sport, to państwo zwraca panu pieniądze za grę w golfa na przykład. Wiem, bo akurat do Międzyzdrojów przyjeżdżają na pole Duńczycy, którzy mają 70 lat, ale są znakomicie przygotowani fizycznie i spędzają tam ileś dni na grze w ten piękny sport i wracając do Kopenhagi dostają zwrot pieniędzy za tą grę. No bo państwo już dawno zrozumiało tam, podobnie jest w Szwecji, że lepiej dać tę wędkę niż rybę. To znaczy lepiej będzie, jak on sobie pooprawia ten tenis czy pojeździ na rowerze, niż ma się go leczyć z ciężkiej jakiejś przypadłości cukrzycowej, onkologicznej czy innej. Marzę o tym, żeby kiedyś, tak jak w Norwegii to się zdarza, powtarza klasę uczeń czy uczennica z WF-u, bo nie przebiegła ilość kilometrów na nartach z różnych powodów i musi jeszcze raz to robić, żeby dokładnie to, co trzeba, miała zaliczone. Jeżeli u nas tak się będzie traktować WF, to będzie lepiej. Mhm. Można to wycenić, panie senatorze, ten brak aktywności fizycznej w narodzie. Ale oczywiście to jest bardzo droga i kosztowna inwestycja. No wystarczy przeliczyć na dzień pobytu w szpitalu i zabiegi, jakie tam się odbywają. To są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy złotych, a w zamian za to płacimy takiemu delikwentowi miesiąc gry na korcie po kilkanaście złotych jako emerytowi i ten naciąg do rakiety i kilka piłek nie ma w ogóle żadnego porównania. Koszty są wielokrotnie wyższe.